Witam wszystkich serdecznie, z tej strony MatKonix i witam was w kolejnym odcineczku z Farming Simulator 22 na serii M-Creek. Witam was w bodajże już czwartym odcinku z tej serii i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie siać oraz kultywować pola, ponieważ jak wiecie, w poprzednim odcinku sobie oraliśmy pola. Właśnie poza odcinkiem dokończyłem orkę wszystkich tych trzech pól, ponieważ jak wiecie, mam pól 3, jak widać wszystkie pięknie zorałem. Tutaj mamy jeszcze drugie pole, które też pięknie zorałem. Ogólnie to bardzo dużo kamieni jest, które fajnie by było zebrać, ale postanowiłem, że w tym sezonie też sobie już odpuszczę te zbieranie kamieni, bo nie stać mnie po prostu na maszynę do kamieni. Jeszcze sobie przejdę się właśnie na te trzecie pole. Jak widać, pięknie wszystko jest zorane i tutaj trzecie pole również jest zorane, także poza odcinkiem wszystkie pola po prostu zorałem. No i dzisiaj, tak jak mówię, będziemy sobie kultywować, bo w ogóle laga wielkiego dostałem. Nie wiem, czemu zawsze w tym miejscu takiego laga dostaję. Nie wiem, co z tym miejscem jest nie tak. Także dzisiaj, tak jak mówię, będziemy sobie pracować właśnie Maseyem z kultywatorkiem. W końcu będziemy mogli sobie go przetestować, bo to jest nowy nasz tutaj kultywator. No i jeszcze John Deere'kiem, tak jak mówię, będziemy sobie siali prawdopodobnie rzepak dzisiaj, co posieję. Wszystkich pól oczywiście nie posieję dzisiaj, więc będę musiał po prostu poza odcinkiem. Lecz zanim jeszcze zaczniemy, to chcę kupić jedną rzecz, ponieważ chcę kupić, już wam uwaga, uwaga, kupujemy sobie dzisiaj, wchodzimy w narzędzia i kupujemy kersher, ponieważ ten kersher tutaj się przyda, bo jak widać mój fend z pługiem no są naprawdę dosyć nieźle zabrudzeni. Także musimy sobie te maszynki pięknie umyć, także musimy sobie oczywiście kupić najpierw kersher i postanowiłem, że postawię sobie go w tym miejscu, bo to myślę, że będzie najlepsze miejsce w chwili obecnej. Także stawiamy za 4500 dolarsów. Ok, mamy nasz piękny kersher. Także tak on tutaj wygląda. Bierzemy, zobaczymy, jak się będzie myło. Ok, no i możemy sobie myć wędziora. Także bardzo fajnie. Także myjemy, myjemy. Z powodu węży, co? Co? Jeszcze tam informacja była, nie wiem, o co chodzi. Myjemy sobie fenda, jeszcze właśnie pięknie, jak widać pług też już farba z niego nieźle zeszła. Także już, ale z powodu węże się nie możesz. Aha, dobra. Fajny komunikat, tego nie było w poprzednim farmingu, no to fajnie, dobrze wiedzieć. Dobra, także pięknie sobie tutaj umyjemy. Tutaj ten pług, ok, jeszcze pędziora. No, myślę, że będzie już spoko, ok. Coś mnie dzisiaj gardło strasznie gryzie, ale to mniejsza, także pięknie fędzior się umyty. Lecz dzisiaj sobie nim nie będziemy pracować, tylko tak jak mówię, będziemy pracować sobie masejkiem. Także zasiadamy sobie najpierw do maseja i najpierw sobie będziemy kultywować. Także witam w kolejnym odcineczku. Co jeszcze ważnego? Dzisiaj, jak wiecie, jest 1 grudnia, czyli rocznica kanału, także tutaj z okazji, że jest rocznica, no to możecie tutaj zostawić oczywiście łapeczkę w górę, jeżeli ten odcineczek wam się spodoba. A my lecimy sobie kultywować tamte pole trzecie, na którym jeszcze nie pracowaliśmy sobie, ponieważ na tym sobie oraliśmy, talerzowaliśmy, a na tamtym jeszcze ani razu nie pracowaliśmy sobie na odcinku, także po prostu dzisiaj lecimy sobie kultywować na te pole i jeszcze tutaj będziemy sobie siali. I zadecydowałem, że z powodu, że możemy teraz, bo jak widać mamy wrzesień, możemy siać tylko 3 uprawy, ponieważ do siania po prostu mamy tylko 3 uprawy, może tutaj tak się wyrażę, bo mam tylko pszenicę, jęczmień i rzepak do siania. Nic więcej już siać nie mogę, jak widać, także po prostu zdecydowałem, że na tym polu i na tym, co tutaj jest, zasieję rzepak, a na tamtym najmniejszym zasieję po prostu jęczmień. Także co, myślę, że nie będę przedłużał, możemy sobie opuszczać kultywator i kultywować. Także bardzo fajnie, tekstura kultywowania oczywiście fajna, animacja również, także myślę, że możemy sobie kultywować. Czekajcie, automat sobie ustawiłbym. Ile tempomat sobie ustawić? Dobra, może z 10 na początek, tak z 12. Halo? Jeszcze tak z 12 będzie spoko. No i możemy sobie pięknie kultywować. Także witam was właśnie, tak jak mówię, żebym się tam zamotał, więc cięcie zrobiłem prawdopodobnie, żebym się zamotał. Dobra, także pięknie sobie tutaj kultywujemy. Ponieważ to prawda, też dużo komentarzy było, po co ja żebym kupił talerzówkę, jak mam kultywator, od razu wiecie. Ale z okazji, że tutaj zrobili tak jakby dwie oddzielne tekstury, to postanowiłem sobie kupić ten
tą talerzóweczkę i kultywator, żeby mieć oddzielnie i fajnie sobie wszystko po prostu tutaj robić. Coś mi ten ciągnik gdzieś w nie jeździ. To pewnie przez to zmiany biegów. Oczywiście ja mam to automatyczne, ale coś to tak zmienia. No i mamy te kamienie. Co prawda już właśnie były komentarze, żebym jeszcze zrobił odcinek z zbierania kamieni jeszcze w tym pierwszym takim sezonie, bo jak wiecie, oczywiście tutaj wszystko idziemy jeszcze, wiecie, na pałę. Może tak to powiem. Te sobie tak chwilę pomyślałem, ale nie dostrzeżniłem pieniędzy ani nic, to po prostu już ten pierwszy sezon, tak jak mówię, przebolejemy. Po prostu wapna nie rzuciłem, kamieni nie pozbierałem, także trochę bida będzie, ale już trudno, no ten pierwszy sezon, tak jak widać, będzie taki trochę, wiadomo, mega ukrojony, tak jak mówię. Ale wam się nawet, wiele osobom się to spodobało, że nie idziemy, kurde, we wszystko w pierwszym sezonie, kupuję, tylko tutaj powolutku sobie wszystko robimy. Dużo ciągle jest komentarzy, żebym zebrał te znajdźki i prawdopodobnie w następnym odcinku właśnie zrobię odcinek ze zbierania, specjalny odcinek ze zbierania właśnie tych znajdziek. Ponieważ poza odcinkiem oczywiście dokończę sobie tutaj siewy, przewinę sobie myślę z jeden dzień, bo też wiadomo, jeszcze przed żniwami, no to trzeba będzie oczywiście, to wiecie, pryskać, nawozić, a nie mam na te maszyny po prostu pieniędzy, więc trzeba będzie po prostu zdobyć gotówkę. I w następnym odcinku albo będzie właśnie zbierać właśnie te zabawki, figurki, właśnie znajdźki, albo po prostu pójdziemy na misję. Wiecie oczywiście, o jakie misje mi chodzi, bo chodzi mi o misję. Te misje po prostu w grze, u innych rolników po prostu. To jeszcze zobaczę, albo pójdę do misji do innych rolników, albo będę zbierać znajdźki w następnym odcineczku, także tak, przypominam, że na dniach właśnie pojawi się w końcu nasza seria od zera do milionera z Kamilosem na mapie Hotbailoron. I cały czas ta seria jest przekładana, bo miała się ona już pojawić no w poniedziałek ona się miała pojawić właśnie, ale jakoś się nam to nie udało, bo trochę problemy są. Właśnie, ale nie będę się teraz nad tym rozczulał po prostu. Także co, no idzie nam oczywiście ta kultywacja w miarę fajnie, a nawet bardzo fajnie, bo ta tutaj animacja i wszystko oczywiście jest mega, bo ogólnie gra jest mega. Ogólnie to straszna jest ocena, jeżeli chodzi o, może nie straszna ocena, może nie tak to powiem. Dużo osób na przykład mówi, że tutaj nie opłaca się po prostu kupować tego nowego farminga, że po prostu w 19 można sobie wgrać mody. Okej, ja rozumiem, nie każdy tutaj jest fanem. Wiadomo, ja jestem tutaj fanem farminga, więc musiałem tego nowego farminga oczywiście zakupić. Ale dla osób, którzy po prostu sobie grają, bo grają, to 19 na modach wystarczająco wystarczy i zastąpi to 22. Ale naprawdę 22 fajnie tutaj wygląda i ogólnie wszystko, także naprawdę, naprawdę, naprawdę fajnie. Także oczywiście każdemu polecam tutaj. I dużo osób jak nie kupiło farminga, to niech sobie zakupi, bo teraz powoli, powoli będą się zbliżać Mikołajki. Mikołajki już za cały tydzień. Więc jak nie macie prezentu dla kogoś, to i lubi ten ktoś grać, no to farming to będzie moim zdaniem najlepszy prezent. Bo naprawdę jest to gra dosyć popularna na rynku, także farming to bardzo polecam po prostu. Właśnie. Także my sobie ciśniemy, fajnie, fajnie. Dobra, także tak. Poprzedniaków tutaj nie będę raczej robił, bo to jest kultywacja, więc tutaj to można tak dojeżdżać. No kurde, ścinę znowu miałem. No cały czas mi piszecie w komentarzach, że te ściny mogę mieć przez program, który mi po prostu obciąża i żebym zmienił program nagrywania, ale po prostu te ściny nie są też cały czas, tylko one są, nie wiem, raz na kurde 5 minut, 10 może, i to jest tylko też podczas nagrywania, nie? Bo jak nie nagrywam, to gra normalnie działa, a tutaj czasami te ściny są po prostu, ale wam to mega nie przeszkadza zbytnio, bo ogólnie na przykład u Bolka nawet, który ma komputer naprawdę dosyć dobry, to też te lagi czasami są po prostu, więc po prostu to jest tutaj tak zrobione, że tak się wyrażę. Ogólnie to długo to my tutaj nie kultywujemy, a mamy zrobione już prawie całe pole, także bardzo fajnie, zaraz będziemy mogli sobie wziąć John Deere'a i będziemy sobie tutaj siali rzepak, także bardzo fajnie. Dobra, dokończymy sobie te pole i myślę, że nie wiem, czy puścić pracownika, bo ogólnie sobie sam te pola orałem, jakby się ktoś pytał.
Orałem sobie je sam. Znaczy nie, nie orałem je sam, sorry, pomyliłem z innym save'em. Tutaj na chwilę puściłem pracownika, chociaż tutaj też sam zorałem wszystko, tylko tutaj na tym polu na chwilę puściłem, żeby zobaczyć ile pieniędzy zżera, czy tyle samo co zżerał w 19 i jak on to będzie robił. I szczerze powiem, że zauważyłem, że chyba trochę więcej on pobiera pieniędzy niż na przykład w 19. Tak mi się wydaje, ale nie wiem czy tak jest. Ale tak mi się wydaje, że trochę więcej on tego pobiera, tych pieniędzy. A jeżeli chodzi o dokładność jego roboty, tego pracownika, no to zbytnio się nie mógł tutaj popisać, bo nie miał czym po prostu, no bo oracz miał mi tu, a pole nie jest też jakiś krzywacz czy coś. Także zbytnio nie mógł mi się popisać, niestety. No. Także tak się to przedstawia. A resztę to sobie, tak jak mówię, sam zorałem. No kamienie są, niszczą mi maszyny w tej chwili cały czas. Także trochę przypał. Ale w następnym sezonie po tych żniwach, tak jak mówię, przebudowa gospy, przebudowa, wszystko będzie po prostu, wiadomo, zrobione. Cycuś glan, czy coś, jak to się mówi. I będzie git. Na pewno tutaj te pole będzie też powiększone. Wszystkie pola będą powiększone. Także, bo zobaczcie, ile tu można powiększać. Także naprawdę powiększania będzie sporo i fajnie. Dobra, także mamy skultywowane jedno pole i myślę, że już wystarczy tego kultywowania. Puścić pracownika na kolejne pole, czy nie? Tak się teraz zastanawiam. Albo dobra, wiecie co, puszczę tutaj na te pole pracownika, zobaczymy ile on nam pobierze pieniędzy i jak on to po prostu będzie tutaj kultywował. Także po prostu go tutaj sobie puszczę. Dobra, więc ja go tutaj wezmę. O. I teraz tak, zatrudnić pracownika bym chciał. Zatrudnić pracownika. O. Okej. Okay. I zobaczymy jak on tutaj będzie działał. Okej. Okay. Dobra, to ty sobie tutaj pracuj. Co jeszcze chciałem zrobić dzisiaj? No właśnie, jeszcze oczywiście siewy. Się zastanawiam co miałem robić, także lecimy sobie teraz do pięknego Jundirka, który naprawdę pięknie się tutaj prezentuje pod te słońce. Ogólnie zobaczcie jak te drzewa tutaj wyglądają, naprawdę nieźle. Zobaczcie to, bo oczywiście już mamy wrzesień, czyli jesień, wiadomo. Prawda nie wszystkie te drzewa już wiecie takie mają liście, ale tutaj na przykład, nie? Także, także fajnie. Więc my sobie ciskamy teraz do Jundira i pojedziemy sobie siać. Co ten pies tutaj łazi? Co on tak daleko? Halo? Co ty tak w ogóle daleko chodzi? W ogóle pisałeś w komentarzach, dlaczego tak wyzywam psa. Po prostu go wyzywałem, bo mnie poniosło. Może nie, że podniosło, ale po prostu to, co ten pies robi. No i znowu miałem ścinę. Ten pies co robi, bo czasami to, co on odwalał w 19 na przykład, to po prostu wiecie. Dobra, także my lecimy sobie teraz na poletko. W końcu pierwsza praca z Jundirkiem, który mi się mega podoba. W przeciwieństwie do tamtego pierwszego Jundira. No ten akurat bardzo mi się podoba i nim się będzie, myślę, mi dobrze pracowało. Także możemy sobie tutaj wjeżdżać. Jak widać już pięknie rzepaczek mam ustawiony, także włączamy. Jeszcze widzę, musimy coś tutaj rozłożyć, ok? I włączamy. Ok, i możemy sobie siać, tak. Także sobie pięknie siejemy tutaj rzepaczek. O kurde, te kamienie tak niszczą nam maszynki. Znaczy ciekawe jak szybko nam się to niszczy, bo lakier na pewno bardzo szybko podobno się niszczy. Znaczy nie niszczy, złazi w sumie, ale ciekawe jak szybko maszyny same się, nie wiadomo. To jest ciekawe, także to się, to trzeba będzie przetestować. Dobra, tutaj sobie tak nawrócimy. Powoli właśnie już kminię, jak to będę rozbudowywał to gospę i jak powiększać pola. Także fajnie. Dobra, także puszczamy, włączamy. Także naprawdę póki co będzie to wyglądać bardzo fajnie i nie będzie zgopione, co najważniejsze, od zera do farmera. Tak, serii, jeżeli jakby ktoś się pytał, co to jest, ale chyba każdy wie. Także sobie tu siejemy. Ogólnie tekstura siania, różnica, jeżeli chodzi o teksturę siania, a kultywowania nie jest jakaś mega duża jak zwykle w farmingach, także... Czy tutaj widać różnicę, ale na przykład w nocy, jakby tutaj chcieć siać, no to trochę ciężko by było, wiadomo. Pierwsze mody wychodzą,
Znaczy pierwsze, w sumie już dużo modów wychodzi, coraz więcej może tak się tutaj wyrażę. Bo jak patrzę na mod huba, naprawdę tych modów coraz więcej wychodzi. Ale jak zauważyłem, nie wiem czy dobrze patrzyłem czy nie, ale jeszcze żadna mapa nie wyszła. Minął już prawie ponad tydzień od premiery, a mapy jeszcze żadnej nie ma. Także to pokazuje właśnie, że tutaj stworzenie mapy do tego farminga proste nie będzie. A szkoda, bo że tak tutaj się wyrażę, że za szybko tych map po prostu nie, za szybko one nie będą wchodzić, bo jak wiecie, jak najszybciej chciałbym tutaj zrobić sobie jakąś polską serię. Naprawdę mi się tutaj wszystko podoba i prosicie mnie, żebym jak najszybciej zrobił po prostu jakąś polską serię. No ale nie ma modów, no co ja mam robić, jak nie ma modów po prostu. Właśnie były komentarze, weź zrób jakąś polską serię czy coś, nie? No na razie po prostu nie da się. Nie ma modów, więc na razie po prostu żadna seria się nie pojawi. Okej, osiągnięcie odblokowałem, także fajnie. Więc po prostu tak się to przedstawia, że na razie modów żadnych nie ma. O właśnie, ja żem puścił tego pracownika, ja żem prawie zapomniał już o nim. Zobaczmy jak on tutaj pracuje. Zobaczmy czy narobi mijaki czy nie. Czy te pole jest proste, także jakby narobi mijaków to to naprawdę trzeba się postarać, żeby tu mijaki zrobić. Ale nie no, widzę na razie, że pięknie tutaj pracuje. Piękne ujęcia można nagrywać. Także bardzo fajnie. O, pięknie sobie kultywuje. Więc nu. No nie no, mijaków nie zrobił, także na razie szacunek dla niego. Ale naprawdę tych kamieni jest sporo. I właśnie tak sobie pomyślałem, że może jednak kupię tą maszynę. Ale wraz nie mam pieniędzy, więc wiecie, trzeba było, nie wiem, kredyt wziąć albo wypożyczyć na przykład, bo przecież też coś takiego można zrobić. Ale już po prostu sobie odpuściłem. Tak jak... Boże! Co ty zrobiłeś, pracowniku? Pierwsza stłuczka w tej serii. Co z tym pracownikiem jest tak? No ja jadę, ten niby chciał już do przodu, wyglądał jakby do przodu chciał jechać, a ten nagle we mnie wali. No co za kurde ciul kupi. Nie umiesz jeździć, kolego. Sympatyczny. Sieje mi to? Nie, nie włączyłem siewnika. O, teraz mi sieje. Dobra. Także pięknie sobie tu siejem. I tak jak mówię, myślę, że dokończę sobie siewy na tym polu i będziemy sobie kończyć odcinek. Właśnie i poza odcinkiem po prostu posieję te wszystkie pola. Tak jak mówię, na tym polu, co teraz pracownik kultywuje. I o mało co mi ciągnika i no nie rozwali, będę też chciał rzepak. A na polu tym trzecim, tym najmniejszym, co ma, nie wiem, 10 arów, wiecie o jakie mi chodzi, to będzie zasieje sobie tam prawdopodobnie jęczmień, bo pszenicy tutaj już mieliśmy na starcie, więc teraz sobie jęczmień dla odmiany. Po prostu tak jak mówię, w następnym odcinku prawdopodobnie pójdziemy na misję albo będziemy zbierać znajdki, ale to jeszcze się po prostu zobaczy. I tak jak mówię, na dniach wyczekujcie właśnie tej serii, bo myślę, że już może, no jutro raczej jeszcze nie, ale myślę, że już za dwa dni, gdzieś nie wiem, 3 grudnia mam nadzieję, że to pojawi. Ale nie gwarantuję wam na pewno tego. Na pewno gwarantuję, że w tym tygodniu, ale kiedy dokładnie to nie wiem. Może na weekendzie, bo to będzie w sumie seria, która się bardziej częściej na weekendzie będzie pojawiać niż na tygodniu. Właśnie. Ale zobaczymy, no po prostu. Są komplikacje i tyle. Bo Kamilos, wiecie, jak pobiera sobie z Steama, to pojawia mu się, wiecie, ten launcher, że tak to nazwę, który właśnie tutaj dodali Giants. I po prostu jest zbugowany i jak pobiera aktualizację, to nie działa, także trochę przypał i właśnie ten, i też nie ma on teraz zbytnio czasu, bo tam musi tam zaległości w szkole naprawiać, także wiecie, wiadomo. Także też są rzeczy ważne i ważniejsze, tak. Nie tylko oczywiście YouTube w głowie i farming na głowie, może tak to nazwę. Tylko też wiadomo, prywatne życie, te sprawy. Więc musicie nas zrozumieć. W sumie to ten siewnik ma znaczniki, więc mogę sobie włączyć znacznika, zobaczyć jak on to będzie działać. Jest oczywiście jak zwykle tekstura orki. Oczywiście, znaczy ja ze życia na przykład powiem, że w farmingu nie korzystałem ze znaczników. Jakoś nigdy mnie to zbytnio nie interesowały, jakieś znaczniki. Ale w sumie możemy sobie włączyć pierwsze siewy tutaj. Właśnie to możemy sobie
włączyć. O, mamy pięknie, nam się wzoruje. O kurde, miaka zrobiłem. Niedobrze. Przez te ślady ja nie widzę gdzieś ten i dlatego. Dobra. Teraz już jadę dobrze. Także fajnie. Więc dokończymy sobie, myślę, siewy na tym polu. Już po prostu zakończę sobie odcinek. Właśnie. I zapraszam prawdopodobnie też na dniach, bo nie dostrzę, że się pojawi właśnie seria od 0 do milionera. Okej, ja już jestem. Niestety musiałem odpisać na Messengerze takiej jednej tutaj osobie, ważnej sprawie. Także już tutaj jestem. I co właśnie miałem dokończyć zdanie. Na dniach właśnie pojawi się jeszcze seria, w sumie cykl taki, bo jak wiecie, na kanale był cykl, że Kamilos uczy mnie grać w grę i tym razem ten cykl również wróci. Jaka to będzie gra, to może jeszcze tutaj nie będę mówił, to ma być zaskoczenie, tak jak mówię, więc też się na dniach właśnie pojawią teraz dwie serie w tym tygodniu, nowe, także mam nadzieję, że fajnie. Jeżeli się cieszycie, że cały czas coś się na kanale coś dzieje. A teraz będzie grudzień, więc też będzie się wiadomo dużo działo. Dobra. W sumie tutaj znacznik wyłączę, bo tutaj pola już jest koniec, także nie opłaca się, wiadomo. Okej, okay, tu jakiś spadek FPS-u teraz miałem. Nie wiem, o co chodzi. Dlaczego to tak? Po prostu tutaj walczy chyba mój komputer. Farming walczy z programem do nagrywania, tak mi się coś wydaje. Że tak to tutaj wygląda. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem. Dobra, także ostatni przejazd robimy i myślę, że będziemy mogli sobie już kończyć odcineczek. Także na szybkości ogólnie nagrywam, żeby wam jeszcze go wrzucić. Właśnie, więc my sobie ciskamy sobie. Ogólnie to się coś u mnie drą, więc jeżeli będzie to słychać, to sorry, ale coś tam chyba kryzys ktoś przeżywa, nie wiem, o co chodzi. Wiadomo, u mnie cały czas rodzina, wszyscy się dro mordę. Dobra, ale mniejsza, nie będę już o tym gadał. Więc mamy pięknie zasiane nasze pole, także bardzo fajnie. Pracownik został zablokowany. No debil się przez fenda zablokował, no. Co za chłop w ogóle. Nie może się nawrócić. No jednak, jak widać, pracownicy dalej nie umieją pracować w polu. Także taki minus dla nich. Dobra, także możemy sobie wyłączać. Co ty zrobiłeś znowu? To jest jakaś... O nie, to laska jest, sorry! Nie mówiłem nic. Dobra, nieważne. Nic nie mówiłem. Dobra, wybierzemy sobie to. Więc poza odcinkiem dokończę sobie kultywację oraz po prostu siewy. A tym akcentem będę wam dziękować za oglądanie dzisiejszego odcinka. Może o taką się pięknie ustawię. Więc co, trzymajcie się już do następnego wkrótce. Więc trzymajcie się i na razie, cześć!